siemanko, przyszedł właśnie do mnie wózek elektrostatyka W3, a z nim parę rzeczy z drapieżnika, takich duperelków. Miałem je robić unboxingu, nie lubię robić unboxingu dużych paczek, nie mam jak tego pokazać, a więcej jest otwierania niż pokazywania, ale że oni tak fajnie zapakowali resztę w taki kartonik, to postanowiłem, że otworzymy sobie razem, wspólnie zobaczymy. Pytacie się mnie często i prosicie, żebym zrobił takie filmiki, jak otwieram. Ja lubię je robić, sami pewnie widzicie i wiecie. Wózek już otworzyłem, jeszcze nie do końca go zobaczyłem. Na zdjęciu go widzicie, bądź na jakimś przerywniku. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że koniec z bolącymi plecami. To co, zabieram się do otwierania i wam pokazuję. No to otworzyliśmy. Tutaj jakaś koperta. Drogi wędkarzu, a to widziałem na forum, że drapieżnik zaczął dodawać takie kartki. Specjalnie tobie paczkę spakowała Julia. No dzięki, tu od razu jest paragon, to sobie zostawię, wiadomo, jako gwarancję. O, koperta z logiem, profesjonalnie. Może najpierw to, pudełko Guru Fusion 210. Pewnie się zastanawiacie, czemu drugie. Otóż de facto pierwsze, tamto oddałem. Jakoś było bardzo krzywo posklejane. Mam nadzieję, że to takie nie będzie. Było krzywo posklejane, jakieś takie... No nie była ta jakość Guru, do której przywykłem, więc postanowiłem, że oddam, a że mam za darmo oddawanie, to przez Allegro Smart to nie było żadnego problemu. Mam nadzieję, że to będzie lepsze. Mam dwa te pudełka Guru i obydwa są kozackie, a to było naprawdę słabe. No i to już wygląda ekstra. Sami zobaczcie, nie wiem, czy już widzieliście tamten filmik, czy nie, odsyłam do niego. Tu były te szwy bardzo krzywo posklejane, słabo chodziły suwaki. A tutaj, zobaczcie, to wygląda naprawdę fajnie. Taka jakość, jaka powinna być. Tutaj będę trzymał koszyczki do metody. No, suwak chodzi też lepiej. Jest ładniej wklejony. Naprawdę, tamto pudełko było strasznie krzywe. Generalnie ja się spodziewałem, że ono będzie trochę sztywniejsze, ale to i tak mi zabezpieczy, nie ma problemu. I lubię te pudełka z Ewy bardzo. Są leciutkie, przyjemne w dotyku. Fajnie to wygląda też na półce. Wydaje mi się, tak jak mówię, koszyczki do metody i Guru Reapery tu będę trzymał, czyli te uchwyty do dolników. No, to wygląda naprawdę kozacko, super. To, mówię, sprzęt do metody. Najprawdopodobniej tak mam zamysł, ale to jeszcze nie wiadomo, zobaczymy. No, najprawdopodobniej tak. O, nawet tutaj na obrazku jest Guru. No i tak, tu jakieś duperelki. Tutaj widzę jakieś elementy do tego wózka, podkładki, tutaj jakieś dwa, nie wiem, czy to do kółek, do czego, jeszcze zobaczymy. Folia. Tutaj coś jest. A, barnik wędkarski czarny, tak, zamawiałem jeden z Górka. On trochę inaczej wygląda niż ten z Roach Shopu. Nic nadzwyczajnego, czarny, do zanęt, do wszystkiego. Jeszcze jeden rozpraszacz, na ostatnie pacze z drapieżnika zamawiałem. Super to się dodaje do ochotki, dzięki temu ona jest zamrożona i jest sucha, nie jest taka mokra. Fajna sprawa, nie jest to drogie, a na długo wystarcza. Tu z bliska wam pokażę, no taka, nie wiem, jak to, nie wiem co to jest w ogóle, jakaś mączka taka strasznie lekka. Tak, a tutaj kolejna rzecz. Jeszcze więcej folii. Sitko do ochotki. Ja przepuszczałem ochotkę sitkiem z Guru do peletu. Niestety ma za małe dziurki. A to dwie dyszki, a jak fajnie sztywno wykończone, fajnie to wygląda. Chociaż to dziurki też są jakieś takie malutkie, nie wygląda to, żeby to było 3x3 mm. Ale spoko, myślę, że te będą lepsze niż te Guru. Dwa koszyki do nęcenia.
Jeden jest taki niby dostosowany do zawodów, drugi nie. Ja to jeszcze tam bardzo się tym nie interesowałem. Jeden jest troszeczkę większy, bo ostatnio jednego urwałem, więc na zapas wziąłem dwa od razu. I tak. Zanęta Champion Fit Locas Feather Dark. Fide Dark. Taka gruboziarnista widzę jest. Zobaczcie, to jakieś jak kamyczki, jak coś to wygląda. Fajna, widzę, że świeżutka, opakowanie świeżutkie. Odkładamy na wózek. I co? I glinki. Dwa razy argilka czarna, z górka. Nic nadzwyczajnego. I dwa razy double lem. Jeden, drugi. Obyło się tym razem bez gratisów. Tak. Dwa dabelki. Fajna sprawa, wszystko zimniutkie stało na dworze, zanim przyszedłem. No, to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Kolejna paczka, chyba nie ma co dodawać, zakupy z Allegro. Nieduża wartość, to jest 100 zł. Nie ma co, przechodzę do otwierania. Już otwarte, generalnie paczka pod kątem Matrixa. Najpierw bread punches, czyli wykrojniki do chleba. Znalazłem z fajną ceną. Wiadomo, można się pobawić w... Wiadomo, nie dając za to 3 zł, ale chyba 28. Można się, wiadomo, pobawić z 3 kawki, ale ja lubię, jak mam napis jakiś fajny na tym. Otwórzmy, zobaczmy, jak to wygląda. 28 zł za 4, tutaj mosiężna końcówka, dziurka, żeby wkładać haczyk. Myślę, że fajnie to wygląda. Też fajne rozmiary, akurat takie wczesna wiosna, chcę się tym pobawić, 4 mm, średnica, krążka, myślę, że będzie akurat. Dalej, matrioszki z Mistrala. O Jezu, to ja mówię z Matrixa. A, to jest zamknięte, to od razu otworzymy. Zobaczymy, jak się zamykają, bo to mnie najbardziej interesuje. O, o to chodzi. Fajnie, bardzo dobrze się zamykają. Fajny kolor jaskrawy. Cyk, cyk, no bardzo szczelnie. Zobaczmy tylko tą najmniejszą. A. No i jest na końcu taka solniczka, powiedzmy. No dobra, odłóżmy to na bok. Bardzo fajnie, bardzo szczelnie się zamykają, o to mi chodzi. Czasami będę coś tutaj pakował. Wiadomo, one i tak mają dziurki, ale lepiej, żeby to było szczelne. Co dalej? Coś, żeby mi doszła darmowa dostawa. Tutaj paragon, folika. Tu obcinak, zamawiałem taką małą obcinaczkę typu do paznokci z Dajwy, niestety nie mieli na stanie, ale zadzwonili do mnie, powiedzieli, że dadzą mi inną w zamian. Ja mówię, nie ma problemu, z Kongera. No ciekawe, jak to tnie, nie mam teraz jak sprawdzić. Spoko, bo zamykana trochę tak chodzi jak, ale spoko, myślę, że będzie ok. Dzięki temu zaoszczędziłem. Dalej, haczyki z przyponami z Sangera, czyli to jest Anaconda tak naprawdę. Spodobało mi się, ponieważ ciężko jest dostać haczyki w tak małym rozmiarze. To jest 20 na tak cienkich żyłkach, 0,08. Fajna długość, 60 cm. 10 sztuk tutaj jest. I z tego, co widzę, to pętelka na końcu. Zobaczcie, ten haczyk ma bardzo długi trzonek. Naprawdę długi. Zobaczymy. Ja lubię mieć taką paczkę na zapas, jakbym zapomniał swojego piórnika. To nic nadzwyczajnego. I końcóweczka. Matrix. Feeder Snaplings. Te mocne w rozmiarze 12. Dlaczego mocne? Bo mają lepsze grawki. I dlatego
myślę, wiadomo, co chodzi do zestawu z skrętką, nawet wszelkich innych, żeby wymieniać koszyczki. Z fajną tutaj widzę taką silikonową gumką na krętliku, żeby to nie niszczyło węzła. Ja i tak zawsze zakładam stoper dla bezpieczeństwa, bo stoper kosztują grosze stopery, a zawsze warto założyć. To co? Jak widzicie, to wszystko, paczka pod kątem w sumie Matrixa, trzy główne rzeczy i jakieś duperele. Dzięki bardzo. Zapraszam Was do innych filmików. Trzymajcie się. A, i przede wszystkim zapraszam Was na Instagrama Fishing Show TV. Tam najczęściej coś dodaję. Facebook rzadziej, ale Instagram dosyć często. Do historii, do tego My Story na Instagramie. Tam często widzicie jakieś zakupy i tak dalej. Co tam się w wędkarskim życiu dzieje. Fishing Show TV, nazwa Wam się wyświetla. Trzymajcie się. Cześć.